Fundacja Ale Akcja zaprasza do bajecznego słuchowiska. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. A teraz posłuchaj. Bajeczne słuchowisko Mleczareczka czyta Michalina Papis. Ta bajka uczy tego, że zawsze powinniśmy się skupić, jeśli wykonujemy coś bardzo ważnego. W przeciwnym razie może nas spotkać duże rozczarowanie. Posłuchajcie sami. Pewnego razu piaszczystą drogą szła sobie mleczareczka na targ. Na głowie niosła wiadro pełne po brzegi mlekiem. Szła tak sobie i w myślach planowała, na co wyda pieniądze, które zarobi. Chyba kupię sobie kilka kurczątek od gospodarza, mówiła do siebie. Będą one znosiły jajka, które także będę mogła sprzedawać. Za zarobione pieniądze na jajkach kupię sobie nową czerwoną sukienkę i sandałki. A gdy pójdę na targ w takim pięknym stroju, każda dziewczynka będzie mi zazdrościła. A ja się nic nie przejmę i z uśmiechem na ustach oraz z wysoko i dumnie podniesioną głową przejdę obok. O tak! I mówiąc te słowa, przechyliła gwałtownie głowę do tyłu, a wtedy wiaderko spadło, a całe mleko rozlało się na ziemię. Wraz z rozlanym mlekiem rozmyły się marzenia małej mleczareczki. Jeżeli podobała Ci się ta bajka i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Czekamy na Ciebie!